gdyby tu był bodajże wody dźwięk. A nie cykada i śpiew suchych traw, ale na skalę wody dźwięk, gdzie drost pustelnik śpiewa pośród sosen. Kropka, kropka, kropka. Serdecznie na uczcie centaurów. Oglądajcie, drodzy Państwo, i czerpcie z tego przyjemność, chociaż to może nawet nie jest zbyt twardo stwierdzenie, to sobie powiem, co bawmy się, drodzy Państwo. Bawmy się, tak. Cieszmy się, napijmy się, wieczór taki piękny. O, właśnie, upijmy się. Upijmy się. Tak, pijmy, drodzy Państwo, pijmy i nie umierajmy, nie umieramy. Śmierć jest dla głupców i Francis Bacon jest na nie w sprawie umierania. Chcę się z Wami bawić, chcę z Wami pić, a Wy? A co? Co zrobił Dajer? Co zrobił? Umarł Francis, umarł! A dlaczego umarł? Bo zażył tabletki pobudzające z odurzającymi z dużą ilością alkoholu. A gdzie Francis? Gdzie umarł? W twoim ukochanym Paryżu. A kiedy? 27 października Anno Domini 1971 roku. Ale bawmy się, Francis, bawmy się! Mimo to Francis Bacon ma zamiar bawić się, pić, chociaż tutaj nie ma. Inspiracją była twórczość i życie Francisa Bacona, współczesnego artysty malarza, który był samoukiem i jego prace po dziś dzień są jednymi z najdroższych dzieł sztuki. Nas do spektaklu nie tyle jego świat malarstwa zainspirował, co również jego życiorys i był artystą bardzo niepokornym, bardzo kontrowersyjnym w zachowaniu. I myślę, że wątki tego w połączeniu z jego inspiracjami, o których często wspominam, to znaczy myślę o Szekspirze i o Eliocie, zawarliśmy w spektaklu. Spektakl jest ukazaniem jego perspektywy no, w jakiś sposób męki twórczej, ale i życiowej. W spektaklu znajdują się również fragmenty wywiadów oraz teksty, które stworzyliśmy na bazie tych wywiadów. Ja sam wspominam swoje lata studenckie, kiedy to miałem okazję, oprócz oglądania spektakli kolegów z innych krajów, oglądać mistrzów, tudzież spektakle, które były głośne w Europie. Jest to ważne dla młodych ludzi, ale nie tylko dla młodych ludzi, bo również dla ludzi z miasta, z zewnątrz, dla dziennikarzy. Bo to jest inny nurt. To jest przestrzeń absolutnie innego rodzaju wyobraźni. I myślę, że ten tygiel, o którym Pan wspomniał, może się wydawać bardzo szeroki, ale jest bardzo inspirujący zarówno dla osób, które zajmują się teatrem, ale i dla pozostałych widzów.